Witamy bardzo serdecznie zgromadzonych tutaj, nielicznie, ale jednak zgromadzonych również i przed ekranami komputerów na kolejnej, ostatniej już w tym roku katechezie naszej wspólnej refleksji. Przypomnę, że dwa piątki temu mówiliśmy o, czy chcieliśmy poruszyć bardzo obszernie zagadnienie dziewictwa Maryi, et concepit de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. To dotyczy Chrystusa. Począł się za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy. Była to też próba pokazania, w jaki sposób postrzega świat, postrzega drugiego człowieka kobieta, konkretnie Maryja. No i tyle tylko chciałbym podkreślić, zaznaczyć, że to dziewictwo chcieliśmy ogarnąć bardzo szeroko. Mówiliśmy o koncepcjach człowieka. Są koncepcje bardzo redukcjonistyczne, to znaczy takie, które usiłują sprowadzić człowieka wyłącznie do biologii, do fizjologii. Człowiek to wysoko uorganizowana materia. Są takie koncepcje, które usiłują człowieka widzieć w perspektywie radykalnego dualizmu, czyli zróżnicowania na duszę i ciało, które są odrębnymi rzeczywistościami. To też nieadekwatna koncepcja człowieka. No i chcieliśmy dotknąć takiej adekwatnej koncepcji człowieka, czyli stosownej, właściwej do rzeczywistości, do całego bogactwa ludzkiej rzeczywistości. To tytułem wstępu. Zacznę od pytania takiego. Oczywiście bardzo serdecznie również witam wszystkich tutaj zgromadzonych w naszym kościele i internautów, którzy się z nami. To jest pytanie do jasieniczan, a więc do tych tu obecnych w kościele. Jeżeli jasieniczanie jacyś nas oglądają w tej chwili, czy wiecie, drodzy Państwo, gdzie tu w kościele w Jasienicy jest święty Józef? Leszek, nie będę cię pytał. No właśnie, bo tak szukam. Szukaj dalej. Jakoś nie jest. Słuchajcie, drodzy, popatrzcie, bo dobrze, żeby nie trzymać w napięciu, to jest, ci, co tutaj siedzą, mogą się odwrócić, bo jest przy wejściu na chór. Tam jest pod chórem, obok schodów. Z jednej strony tam przy konfesjonale jest święty Antoni, a tam jest święty Józef. Bardzo często jest tak, świętego Józefa, jak się wchodzi do kościoła, najlepiej szukać przy wejściu, bo bardzo często ci dwaj goście z dzieciątkiem Jezus na ręku są przy wejściu. Jeden trzyma dzieciątko, to jest święty Antoni, i tam świętego Antoniego mamy i z tyłu, i mamy tu na ołtarzu, a drugi to jest święty Józef. On tutaj jest tak dziwnie w Jasienicy, bo jest bez dzieciątka Jezus. Za to ma tam narzędzia ciesielskie w rękach. To po katechezie można sobie podejść z bliska, może nawet zdjęcie zrobić. Pewnie w którymś tam kairosie najbliższym będzie też coś o świętym Józefie, bo okazuje się, że w naszym tutaj kościele w Jasienicy mamy sporo takich rzeczy, o których, znaczy mamy rzeczy, a pojęcia raczej nie, że one są albo co one znaczą. Tak, święty Józef, a zacząłem od tej zagadki, aż szkoda, że jakiejś nagrody nie ustanowiłem, tak jak Rafał na tych roratach, bo bym sobie ją przyznał. Bo my chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z Leszkiem o Bożym Narodzeniu, o wcieleniu Chrystusa, ale trochę jakby od strony Józefa, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, że nawet dwa tygodnie temu patrzyliśmy na wcielenie Syna Bożego oczami Maryi. Byliśmy w Nazarecie przy zwiastowaniu, potem przy narodzeniu Chrystusa patrzyliśmy na to wszystko oczami Maryi, a rzadko się zdarza, że patrzy się na tajemnicę wcielenia oczami mężczyzny, którego Bóg powołał, żeby był tak blisko, świętego Józefa. Tak się fajnie składa, że w tym tygodniu papież Franciszek
zapowiedział również, że nadchodzący rok będzie rokiem świętego Józefa. Wczoraj czytałem, że penitencjaria apostolska nawet wyznaczyła jakieś działania, poprzez które za przyczyną świętego Józefa można zyskać odpust. Wciąż jeszcze w XXI wieku takie tam historie odpustowe się zdarzają. Między innymi, co mnie nawet trochę zastanowiło, można zyskać odpust przez przewodnictwo świętego Józefa przez pół godziny medytując nad życiem świętego Józefa. Tak penitencjaria apostolska napisała. No, takie ciekawe to rzeczywiście jest. Leszku, ja bym zaczął, jeśli pozwolisz, od Ewangelii świętego Mateusza, bo właściwie dwa tygodnie temu myśmy się opierali głównie na Ewangelii świętego Łukasza. To taka mała może powtóreczka będzie. Święty Jan Ewangelista całe wcielenie, tajemnice wcielenia streszcza w tym pięknym hymnie, który będziemy słyszeć w pasterkę jako Ewangelię. Z tymi słowami tam na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas czy między nami. Święty Marek w ogóle pomija kwestię dzieciństwa Jezusa. To dlatego, że Święty Marek pisze Ewangelię pod dyktando Świętego Piotra. Święty Piotr poznał Jezusa jako dorosłego, więc on w ogóle o dzieciństwie Jezusa nie ma pojęcia, nie interesował się tym, w ogóle się tym nie zajmuje. Święty Łukasz właśnie tak jakby dzieciństwo Jezusa od strony Maryi pokazuje, tak bardzo feministycznie, bo jest i zwiastowanie tylko u świętego Łukasza i potem nawiedzenie świętej Elżbiety i wszystkie te pozostałe wydarzenia dotyczące narodzenia Pana Jezusa. Natomiast święty Mateusz Ewangelista pisze z punktu widzenia praktykującego Żyda, dla którego Ewangelia świętego Mateusza jest adresowana jako dowód pisemny tego, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. To jest cel Ewangelii świętego Mateusza i święty Mateusz też opisuje dzieciństwo, właściwie narodzenie Jezusa, z tym, że jak sobie otworzymy Ewangelię świętego Mateusza, to aż będzie trochę śmiesznie, bo święty Mateusz powie tak. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Z narodzeniem było tak. W pierwszym zamieszkali razem. Znaleziona jest, ja mam tłumaczenie księdza Jakuba Wójka, zaraz powiem też dlaczego. To może przeczytam jednak z Biblii Tysiąclecia, bo z tym jesteśmy osłuchani. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie i tak dalej. Czyli słyszymy, z narodzeniem Jezusa było tak, że święty Józef to i tamto. I to jest opis narodzenia Pana Jezusa. Troszkę może to śmiesznie brzmi, bo jak słyszymy, że jak było z narodzeniem Pana Jezusa, no to się spodziewamy, że tam Matka Boża, że jak to w ogóle wszystko wyglądało, a tutaj mamy o problemach świętego Józefa. Ale one są bardzo ciekawe i myślę, Leszku, że warto by je wszystkie jakoś rozstrzygnąć i wytłumaczyć w tym momencie trochę o tej roli świętego Józefa we wcieleniu Słowa Bożego, odwiecznego Słowa Bożego właśnie dzisiaj opowiedzieć. No tak, wiesz co, ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, że Józef nie wypowiada we wszystkich Ewangeliach, w przekazie ewangelicznym ani jednego słowa. Nie mowa? Czy co? Nie mówi nic. Prawda? Maryja odzywa się od czasu do czasu. Już przy zwiastowaniu. Józefa nie słyszymy. Jest wyciszony. Ciekawe. Druga sprawa to rzeczywiście, kiedy próbujemy zestawić ze sobą, skonfrontować Maryję i Józefa, widzimy odrębność, inność w postrzeganiu świata, w postrzeganiu rzeczywistości. Ta odrębność aż bije w oczy, bo rzeczywiście tak jest. Inaczej widzi świat kobieta i inaczej widzi świat mężczyzna. I to jest uwarunkowane nie tylko płcią, nie tylko zróżnicowaniem płciowym, ale w ogóle duchowością
inna jest duchowość kobiety, a inna duchowość mężczyzny. Ta odrębność w postrzeganiu świata sięga samego rdzenia istoty ludzkiej, a właściwie istoty kobiecej i istoty męskiej. Na czym ta różnica polega? No właśnie, naprawdę trudno jest to zwerbalizować. Trudno jest to wpisać w jakąś strukturę pojęciową, w jakiś system pojęciowy. Można się posługiwać tutaj metaforą, symbolem, intuicją, ale kwestia racjonalizacji tej różnicy, no to jest dosyć trudna i sporna kwestia. Oczywiście, jeśli chodzi o Niemców, to oni już od razu znaleźli dwa takie terminy, bo Niemcy mają to do siebie, że mają, przynajmniej tak im się wydaje, ale do pewnego stopnia jest to słuszne, że mają bardzo bogaty i elastyczny i plastyczny język. Jedna z myślicielek niemieckich, chcąc uchwycić, wyrazić te różnice między mężczyzną a kobietą, czy między percepcją kobiecą świata a percepcją męską świata, wprowadziła taką terminologię. Kobieta to jest, ona charakteryzuje się takim terminem w języku niemieckim Dasein, a mężczyzna Sozein. Zaraz wytłumaczę. Dasein, czyli to, co ta struktura, która charakteryzuje kobietę, oznacza tyle, co bycie tu oto, bycie przytomnym chwili, bycie bardzo mocno wpisane w tą rzeczywistość, która się dzieje tu i teraz i która mnie tu i teraz dotyka. Kobieta jest bardzo mocno związana z obecną, wydarzającą się chwilą i potrafi ją uchwycić. Ona jest po prostu blisko życia. I to ma wyrażać to niemieckie słowo da. Tu oto, tu, teraz, w tym momencie. Prawda? Kobieta jest wpisana w chwilę obecną. A Sozein oznacza tyle, co widzenie abstrakcjami. Mężczyzna postrzega świat poprzez abstrakcje, poprzez pojęcia ogólne. A po co mu te pojęcia ogólne? No po to, żeby mógł sobie świat podporządkować. Bo pojęcie ogólne porządkuje nasze postrzeganie świata. Jak mamy na przykład ławkę jako taką, to my wiemy, czym ławka w ogóle jest. Mężczyzna widzi ławkę jako taką i potrafi ogarnąć umysłem to, po to, żeby przerobić, dostawić, przystawić i tak dalej. Czyli on chce świat zdobywać, a nie kontemplować. Czyli nie ma do świata stosunek zdobywczy, a nie obserwacyjny. Nie taki, który chce świat po prostu uchwycić na gorącym uczynku, tak jak kobieta. Mężczyzna chce świat przemieniać pod swoje dyktando, prawda? To jest to, co charakteryzuje stosunek mężczyzny do świata. Czyli poddać sobie świat. Od razu w stosunku do świata być aktywnym. Kobieta chce świat przygarnąć. To, co wokół niej. A mężczyzna chce świat traktować na dystans, żeby móc nad nim zapanować.
Nie pozwala się światu zbliżyć do siebie, bo musi mieć nad nim kontrolę. Kontrola. Tu widzimy to dokładnie, Jacku, prawda? Józef już kombinuje, już planuje, chciał oddalić od siebie swą małżonkę. Prawda? A to może rzeczywiście pójdźmy trochę nie po kolei Ewangelią Świętego Mateusza. Zacznijmy od tego fragmentu. Tak powiem, w ogóle fajnie, że wszedłeś w ten obszar porównania mężczyzny i kobiety i to, drodzy Państwo, nie chcielibyśmy, żebyście myśleli, że jakoś się będziemy wyzłośliwiać, bo różnice są, prawda, psychologiczne. Ja się tam kiedyś psychologii uczyłem i to tłumaczono także nam na wykładach, także no, kobieta ma te połączenia elektryczne, prawda? Zupa, makijaż, pieluchy, praca, ogródek i tak dalej. I to cały czas, ona, wszystko to tam jest połączone z sobą. A my mężczyźni mamy szufladki. Jak odsuwamy koszenie ogródka, no to już nic innego. To wszystkie szuflady są zasunięte. Jak odsuwamy jazdę samochodem, to nie myślimy o obiedzie czy tam o czym, chyba że głodni jesteśmy. Przewaga mężczyzny nad kobietą jest jeszcze taka, że mężczyzna ma taką szufladę, którą jak odsunie, to tam nic nie ma. Ona jest pusta i ona jest podobno najczęściej wysuwana. Także tak po prostu, że możemy myśleć o niczym. Ale żeby to jakoś ładniej powiedzieć, to jest tak, że można jeszcze te różnice, o której Leszek mówił, wytłumaczyć, psycholog by wytłumaczył tak. Słuchajcie, mężczyzna ma jedną parę rąk. Mężczyzna ma parę rąk, którą albo rąbie drzewo, albo prowadzi samochód, albo nie da się rąbać drzewa prowadząc samochód. Nie wiem, czy ktoś próbował, ale lepiej nie próbujcie, panowie. Natomiast kobieta ma tak, jedną parę rąk ma, żeby się ubrać, drugą parę rąk ma, żeby się umalować, trzecią parę rąk ma, żeby mężowi podać obiad, czwartą parę rąk ma po to, żeby dziecko gdzieś tam wykąpać. No kobieta ma tyle parę rąk, ile trzeba. To jest właśnie taka, można powiedzieć, różnica. I rzeczywiście tutaj w podejściu, w tej jakby percepcji dotyczącej wcielenia i narodzenia pańskiego też mamy jakby różne te stanowiska. Święty Józef rzeczywiście, w odróżnieniu od Maryi, która rzuca się w przepaść, anioł mówi, urodzisz dziecko, nie znasz męża, nic się nie przejmuj, Duch Święty cię osłoni, i moc Najwyższego cię osłoni, stąpi na ciebie Duch Święty. Ona mówi tak, okej, zgoda. Tymczasem co robi Święty Józef? No czytamy u Świętego Mateusza, że mąż jej Józef, gdy dowiedział się, że Maryja jest brzemienną, chciał, ponieważ był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, to anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Słuchajcie, kto to rozumie? Kto z was to rozumie? Nie chciał narazić swojej małżonki na zniesławienie, dlatego postanowił oddalić ją potajemnie. O co w tym wszystkim chodzi? To nam się to w głowie nie mieści. No bo wyobraźmy sobie, że, ja to powiem, przepraszam, bardzo nieładnie, jest chłopak i dziewczyna, oni się tam mają ku sobie, coś tam poigrali z sobą, no niestety chcieli się trochę zabawić, a tu się Pan Bóg z duszą wepchał, no i mamy dziecko, prawda? Jest dziewczyna, jest w ciąży. To co w naszych warunkach się robi najczęściej? Czy swego czasu robiło? No, żeby jakoś ratować honor, to nie on jej nie oddalał, tylko wprost przeciwnie, brał ją za małżonkę, był ślub, to się kończyło małżeństwem. Jest dziecko, no to musi być ślub. Natomiast tu jest coś, co się w głowie nie mieści. Dowiedział się, że ona jest w ciąży, więc postanawia ją oddalić jeszcze potajemnie. O co w tym wszystkim chodzi? No bo to było, czy pisze Święty Mateusz, nim zamieszkali razem. My to już tyle razy, Leszek, mówiliśmy, ale powiedzmy jeszcze raz. U Żydów było tak, że oni najpierw podpisywali ten kontrakt małżeński, potem był rok, kiedy oni nie mieszkali razem, nie widzieli się, nie, jeżeli przebywali ze sobą, to zawsze w obecności jakichś świadków. To jest ogromna przyzwoitość, która nam się wręcz nie mieści w głowie ludziom żyjącym w Europie, w Polsce w XXI wieku. Ta obyczajowość niezwykle surowa, niezwykle taka konsekwentnie realizowana. Dopiero po roku on przychodził po nią, przeprowadzał ją do swojego domu i zamieszkali razem i wtedy podejmowali współżycie małżeńskie. Wcześniej to było niemożliwe. Więc ona okazuje się jest brzemienną, zaszła w ciążę, zanim zamieszkali razem. On z tym nie ma nic wspólnego, bo jest człowiekiem świątobliwym. Więc zaraz powiedzą ludzie, no bo to się wyda, nie, to będzie widać. To powiedzą, aha, to ciekawe, czyje to jest dziecko, nie? To nie jest jej. Czyli dziecko pochodzi z cudzołóstwa, ze zdrady małżeńskiej.
A to nie jest tak jak u nas, że no trudno, stało się, no takie jest życie, tylko tam każdy tego rodzaju postępek jest postrzegany jako grzech całego narodu i trzeba publicznie ten grzech napiętnować i go ukarać. Kobietę, która dopuściła się cudzołóstwa, bagatela, trzeba po prostu wyprowadzić za miasto i ją ukamienować. Ona odchodzi w niesławie, w zniesławieniu. Było tak nawet, że jeżeli mąż doszedł do tego, przyłapał, można powiedzieć, swoją żonę na cudzołóstwie, to on miał obowiązek donieść do sądu, czyli do tej rady starszych siedzących w bramie miasta, w publicznym miejscu i powiedzieć, słuchajcie, jestem zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego zobowiązany, żeby wam donieść, że moja żona dopuściła się cudzołóstwa. I wtedy się odbywa sąd, który jeżeli udowodni cudzołóstwo, to skazuje tę kobietę na śmierć. Więc teraz popatrzmy, święty Józef to nie jest taki, co się tam wypiera, to nie moje dziecko, tylko chce uchronić Maryję przed zniesławieniem, czyli no, można powiedzieć przed wyrokiem śmierci. I on sobie wykombinował tak, oddalę ją potajemnie, czyli gdzieś ją wywiozę, ukryję, żeby sprawa przycichła, żeby gdzieś tam w ogóle nikt się nie dowiedział, albo w ogóle zamieszkamy wcześniej razem, prawda, żeby tam gdzieś obcy ludzie, co nie wiedzą, żeby myśleli, że to jest nasze dziecko, chociaż to nie jest nasze dziecko. I wtedy objawia mu się ten anioł we śnie i mówi, Józefie, nie bój się wziąć do siebie małżonki Twojej Maryi, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. To nie jest zdrada, to nie jest cudzołóstwo. To nie, oczywiście nie Twoje dziecko, ale to nie jest dziecko żadnego innego mężczyzny. To Duch Święty jest tym, z którego poczęło się dziecko, które Twoja żona, zaślubiona Tobie Maryja, nosi pod sercem. Ciekawe jest to, prawda, że do Maryi, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu, anioł przychodzi na jawie, a do Józefa we śnie. Sen jest takim objawieniem kategorycznym, tu już nie ma miejsca na dyskusję. We śnie ten porządek woli człowieka wydaje się być zawieszony, wyłączony, żeby ten Józef coś tutaj nie nawymyślał. To jest rozkaz, to nie podlega dyskusji. Nie bój się wziąć do siebie małżonki Twojej Maryi. Koniec, kropka. To jest też jakiś taki pokaz, demonstracja więc wręcz ogromnego zaufania Pana Boga do kobiety, do Maryi, bo do niej przychodzi anioł, ona właściwie może powiedzieć cokolwiek, może powiedzieć, nie, wiesz co, znajdź kogoś innego, to nie, niech ten Duch Święty stąpi na kogoś inną, ja nie chcę, boję się, no dobra, innym razem. Prawda? A ona mówi tak, niech mi się stanie według słowa Twego, to ja służebnica Pańska. Natomiast tak jakby trochę Pan Bóg nie miał zaufania do tego Józefa, ja sobie tak myślę, nie? Wysyła mu anioła we śnie, wtedy kiedy ten Józef ani ręką, ani nogą, ani głową, ani tak nie może ruszyć. Tylko mówi mu, bierzesz do siebie twoją małżonkę Maryję. Potem się to powtórzy, zabieraj swoją żonę i dziecko i uciekaj do Egiptu. Nie ma dyskusji, tam nie ma, że Józef powie, a może do Syrii byłoby bliżej, nie, niż tam do Egiptu. Tylko i rób to, potem kiedy już Herod umiera, znowu się anioł przyśniwa Józefowi i mówi, wracaj do Egiptu, bo już tam niebezpieczeństwo się skończyło. Więc to jest też taki znamienny rys tej relacji Boga, który decyduje o wszystkim, który wybiera z Maryją, z niewiastą i z Józefem, z mężczyzną. Zastanawiające to jest. A zatem dotykamy dziedziny snów. Rzeczywistości snu. Prawda? Ale zanim spróbuję rozwinąć ten temat snu, czy snów. Chciałbym na jedną jeszcze, Jacku, zwrócić uwagę rzecz, którą już odsłoniłeś, a chciałbym pociągnąć dalej ten wątek. Mianowicie, rzeczywiście do Maryi Bóg przychodzi na jawie, a do Józefa przez sen. Widać tutaj, że znowu na przykładzie Maryi i Józefa, jak my wejdziemy głębiej w całą sprawę, to widać znowu tą specyfikę kobiety i specyfikę mężczyzny. Proszę zauważyć, Maryja jest, myśmy to mówili ostatnio przy okazji dziewictwa. Maryja jest bliżej źródła, bo co to jest dziewictwo? To jest dotknięcie źródła, to jest powrót do źródła, to jest jakaś źródłowość. Maryja jest blisko źródła, czyli czego? Czyli życia.
życia, tego, które nie da się spojęciować, nie da się zracjonalizować, potężnego nurtu życia, które rwie jak potężna rzeka. Maria jest życiem, jest blisko życia, jest w bezpośredniości życia. A Józef jest blisko czego? Przepisów. Przepisów prawa. On jest sprawiedliwy. Maria jest, no trudno znaleźć określenie, powiedzmy tak nieprecyzyjnie, bardzo żywiołowa, w znaczeniu z życiem związana. A Józef jest legalistą, jest człowiekiem sprawiedliwym tylko. Prawda? Tu przepisy, a tu życie. Zdawałoby się rzeczy nie do pogodzenia, a jednak w dalszej perspektywie one się jakoś ze sobą schodzą. Zatem sny. Leszku, jeśli mogę ci tylko wejść w słowo, bo ja tylko dwa zdania chciałem powiedzieć. Popatrz, bo to absolutnie z tobą się zgadzam w tym, co powiedziałeś. Dlatego, że tak, popatrzcie moi drodzy, kiedy anioł przychodzi do Maryi i mówi, poczniesz i porodzisz syna, to jedyna rzecz, jaka jej przychodzi do głowy, to jak się to stanie, prawda? Jak się to stanie, skoro nie znam męża? To jest jedyne, ona się nie martwi. Jak ja urodzę to dziecko? Czy będę miała na pieluchy? Czy będę miała za co? Czy będę miała mleko w piersiach? Czy będę miała, musiała wynająć jakąś mamkę? A w ogóle, wiesz, Panie Boże, tak fajnie by było może jakaś willa nad Adriatykiem, żebyśmy sobie na wakacje pojechali potem, jak to dziecko będzie małe, nie? I tak dalej, nie? Nie ma nic takiego. To Józef się zastanowi. On chodzi i mówi, co ludzie powiedzą? A co ja będę musiał zrobić? A czy, no, jak ja to utrzymam tę rodzinę, prawda? On się zastanawia nad takimi rzeczami. Ona zupełnie tak bardzo kobieco zupełnie o tym nie myśli, nie? To on chodzi bardzo pragmatycznie, zaczyna wręcz obliczać, jak to powinno być. No i właśnie doszedł do wniosku, co będzie zrobić? Taka trochę męska postawa. Oddalić najlepiej. I problem z głowy. Nie, to jest takie trochę myślenie, zamknę oczy, nie będzie mnie widać, schowam się przed innymi. Myślę, że ta postawa Maryi jest w ogóle dojrzalsza. Ona jest, wiąże się z ryzykiem, tak, ale jest dojrzalsza. Czyli zgadzałaby się w przypadku Józefa również taka stara teoria, która mówi, że chłopcy rozwijają się do czwartego roku życia, a potem już tylko rosną. Złośliwie, o świętym Józefie, trochę tak to. Tak, to jest oczywiście różnica pomiędzy kalkulacją, pomiędzy próbą racjonalizacji całej sytuacji, a pewnym byciem w sytuacji, prawda? Czym innym jest bycie w sytuacji, a czym innym jest refleksja nad sytuacją, bo to już jest próba zdystansowania się. Wobec życia nie można się zdystansować. Prawda? Życie ogarnia. Trzeba pozwolić, tak jak tajemnica. Właśnie, ta para słów u Gabriela Marcela. Problem i tajemnica. Tajemnica to jest coś, co ogarnia człowieka. Czemu człowiek się powierza. A problem to jest coś, co człowiek stawia przed sobą, do swojej dyspozycji. Chce go rozwiązać. Tajemnicy się oddaje, a problem chce się rozwiązać. Kalkulując, przemyśliwując i tak dalej. No ale wróćmy do snów. Prawda? Bóg do Józefa zbliża się poprzez sny. Czym jest sen? Nie w znaczeniu biologicznym, ale w znaczeniu głębszym. Wtedy, kiedy śnimy, wtedy, kiedy przez sen coś się wydarza, czy w śnie się wydarza. Były oczywiście przeróżne. Właściwie dziedzina snów pozostaje nadal w sferze tajemnicy. Nie do końca, w ogóle nie za bardzo wiemy, czym jest śnienie. Czym jest sen? Bo mieliśmy taki kazus Zygmunta Freuda,
wybitnego twórcę psychoanalizy, wybitnego psychoanalityka, człowieka nauki, aż za bardzo, który próbował poddać racjonalizacji rzeczywistość snu. Do tego stopnia napisał nawet takie dzieło, wyjaśnianie, interpretacja marzeń sennych, Traumdeutung, interpretacja marzeń sennych, prawda? Ale oczywiście my do końca Freuda nie traktujemy poważnie z różnych względów, bo u Freuda ta ciekawość, czym jest sen, bardzo daleko poszła, aż do tego stopnia, że on właściwie na tym, na rzeczywistości snu zbudował całą antropologię, czyli naukę o człowieku. I w tej perspektywie można by było pytać tak, gdzie my możemy dotknąć prawdziwego człowieka? Gdzie jest prawdziwy człowiek? Czy wtedy, kiedy jest na jawie, czyli wtedy, kiedy jego ego jest w świecie dnia, wtedy, kiedy podejmujemy racjonalne decyzje, wtedy, kiedy podejmujemy takie czy inne działania, czy tu jest prawdziwy człowiek? Czy też wtedy, kiedy zasypiając, budzi się jego sfera podświadomości i wtedy wyłania się to, co Freud nazwał id, czyli sfera popędów, sfera popędowo-pożądawcza. Gdzie jest prawdziwy człowiek? Czy na jawie? Czy wtedy, kiedy zostaje poddany działaniu podświadomości? Oczywiście, że rzecz nie do rozwiązania, nie do jednoznacznej odpowiedzi. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że rzeczywiście ważną rzeczą są sny. Nie należy lekceważyć snów, dziedziny snów. Niektórzy powiadali tak, że za sprawą snu, za sprawą śnienia przechodzimy w inny wymiar rzeczywistości. Być może coś na rzeczy jest, prawda? Bo co się dzieje, kiedy my zapadamy w sen? No przede wszystkim znika nacisk świata, który daje o sobie znać na jawie. Jaki jest ten nacisk świata? Różny, bardzo przemożny przede wszystkim. Co nam nakazuje świat? No nakazuje społeczne zachowania, nakazuje taką, a nie inną dyscyplinę naszych działań. Świat wymaga od nas pewnego rygoru, pewnego porządku. I ten nacisk społeczeństwa, nacisk świata na jawie jest ogromny. My jesteśmy pod jego ogromną presją. My nie jesteśmy w stanie się wyzwolić z nacisków świata. A co się dzieje, kiedy zasypiamy? No zasypia to ego, które jest przez świat bombardowane, przez świat za sprawą presji tłamszone i wtedy otwiera się jakaś swobodna przestrzeń w człowieku. Prawda? Wtedy budzi się co? Nie wiadomo. No właśnie, co? Co? I wtedy zjawia się sen. Człowiek czuje się wolny. Prawda? Bardzo ciekawie na przykład do rzeczywistości snu podchodzili wyznawcy buddyzmu, którzy powiadali, że na jawie my jesteśmy poddani rygorom naszego ego.
tego ego, które nam każe działać w sposób racjonalny, ale racjonalny, ukierunkowany na własną korzyść. Wiadomo, że ego musi się troszczyć o siebie, o zachowanie swojej integralności, swojego istnienia, swojego status quo. A kiedy zasypiamy, poddajemy się rzeczywistości jakiejś uniwersalnej mocy, potężnej mocy, która nasze ego zupełnie rozbiła i teraz człowiek otwiera się na działanie jakiejś innej rzeczywistości, czyli innego wymiaru, prawda? Sen odsłania jakiś inny wymiar. W śnie czujemy się poluzowani, czujemy się wyzwoleni z presji świata, która jest bardzo mocna, jeśli chodzi o jawę. No i myślę, że dlatego Bóg skorzystał ze snu Józefa, który tak bardzo był przytłoczony rzeczywistością, tak bardzo przytłoczony wyzwaniami, naciskami, prawami, które nim kierowały i które nim sterowały, że trzeba było dziedziny snu, żeby do niego, do jakiegoś rdzenia jego istoty dotrzeć, przedrzeć się przez siatkę konwenansu, umowy, prawa i tak dalej. Tak to widziałbym. Bardzo znamienne jest miejsce snu w ogóle w historii zbawienia. Zauważ Leszku, że właściwie to, o czym mówimy dzisiaj, ten sen świętego Józefa, jest kalką wydarzenia, którego opis znajduje się w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. W tym drugim opisie stworzenia człowieka, a właściwie w dalszej jego części, kiedy to Pan Bóg lepi człowieka z prochu ziemi, tchnie w jego nozdrza tchnienie życia, potem widzi, że ten mężczyzna jest sam, że nie jest mu dobrze, przyprowadza do niego poszczególne zwierzęta, ale w żadnym z nich ów człowiek nie znajduje właściwej pomocy. I wtedy czytamy dalej w drugim rozdziale Księgi Rodzaju: Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. I wtedy podczas tego snu wyprowadził z jego boku niewiastę. Kiedy mężczyzna się ocknął, Bóg przyprowadził ją. Midrasze, czyli ta Tora mówiona, opowiada, że zanim tę niewiastę Pan Bóg przyprowadził do Adama, to wcześniej jej jeszcze zaplótł warkocze, tak ją upiększył tam gdzieś. No to niektórzy złośliwi mówią, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, to widział, że było dobre. Nawet jak mężczyznę stworzył, to widział, że było dobre. Jak stworzył kobietę, to popatrzył i mówi: no ty się będziesz musiała malować. Ale to żart na bok, rzeczywiście. To jest antyfeminizm i to jest seksizm. Ale to się nazywa seksizm. Ale kto ja? Daj spokój, proszę cię. No i w każdym razie rzeczywiście są, nawet w synagogach się nie zdarza, żeby były jakieś malowidła, a takie zdarzały się czasami gdzieś tam, takie nawet malowidła czy freski, że Pan Bóg gdzieś tam jeszcze, ona jest w krzakach, ta Ewa, no bo jest oczywiście naga, to jest czas, stan przed grzechem, i Pan Bóg zaplata jej warkocze, żeby ona ładnie wyglądała, przyprowadza ją do mężczyzny, i mężczyzna widząc ją mówi: ta jest wreszcie ezer kenegdo, czyli pomoc właściwa, pomoc naprzeciw, tak to nie wiadomo do końca jak to przetłumaczyć, bo ta jest kością z moich kości, ta jest ciałem z mego ciała. Ale był sen, i jak Pan Bóg ją przyprowadził, to po co jej plutł te warkocze? Żeby jak ją przyprowadzi, to żeby mógł mu powiedzieć: nie bój się wziąć do siebie swojej małżonki, nie bój się jej. Bo ona, no, to była, inaczej wyglądała, ona wyglądała tak jak on, a nie jak te wszystkie zwierzęta, które on widział do tej pory i które tam nazwał wszystkie istota żyjąca. No nie popisał się erudycją specjalnie, żeby jakoś tam oryginalnie każde zwierzę ponazywać. Więc popatrzmy, to jest pierwszy taki sen. Właściwie ten sen Józefa znowu jest: nie bój się wziąć do siebie swojej małżonki. Teraz już odsuńmy żart na bok rzeczywiście. I to jest jakby powtórzenie tej sceny. Tamto: nie bój się wziąć do siebie tej małżonki, tej kobiety,
było niestety zapowiedzią dramatyczną grzechu, że ci ludzie upadną swoją niewiernością, a to nie bój się wziąć do siebie swej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, jest zapowiedzią odkupienia tamtej winy, tamtych pierwszych ludzi. Widzicie, drodzy Państwo, taką symetrię, zresztą cały Stary Testament, my to też, Leszku, powtarzamy do znudzenia, cały Stary Testament jest zapowiedzią tego, co dzieje się w Nowym. To nie jest tak, że Stary Testament to są jakieś tam historie, tam nie wiadomo skąd z czapy wzięte, a potem Nowy Testament to jest coś zupełnie innego. Nie, to jest, można powiedzieć, trochę lustrzane odbicie. Jest tutaj akurat w tym przypadku symetria. Tamto wzięcie kobiety przez mężczyznę kończy się grzechem, a to wzięcie kobiety przez mężczyznę skończy się odkupieniem, naprawieniem tamtego. Cały Stary Testament jest zbudowany na snach. No to przecież znowu popatrzmy chociażby na Izaaka, któremu się śni drabina, na Jakuba, któremu się śni drabina z tymi aniołami schodzącymi i wchodzącymi do nieba. Potem mamy Józefa, tego Józefa egipskiego, syna Racheli, Jakuba i Racheli, umiłowanego syna Jakuba, którego bracia sprzedali do kupcom madianickim, ci go odsprzedali faraonowi, czy tam w ogóle w Egipcie. Ten, co wyjaśniał sny, między innymi tam te kłosy pełne i puste, i te krowy tłuste, i te chude, i i znamy te historie oczywiście. Potem mamy chociażby wyjaśniacza snów, przepowiadacza snów, czyli Daniela, tytułowego bohatera Księgi Prorockiej Starego Testamentu. Daniel wyjaśnia sny Nabuchodonozorowi, odgaduje i wyjaśnia sen o kolosie na glinianych nogach, który zostaje powalony bryłą, skałą oderwaną nieludzką ręką od wielkiej góry. Ten kamień nieludzką ręką oderwany to znowu jest zapowiedź Chrystusa, który właśnie jakby nie męską ręką uczyniony w łonie dziewicy, z niej jak z góry oderwany uderzy w szatana i sprawi, że ten szatan, kolos na glinionych nogach upadnie. To w Księdze Daniela pojawia się to określenie syn człowieczy, którym potem również będą nazywać samego Jezusa. Więc tego rodzaju przykładów można byłoby, do proroków Pan Bóg mówi we śnie Starego Testamentu, kiedy we śnie Bóg przychodzi, przekazuje ważne, istotne komunikaty, znaleźć na kartach Starego Testamentu wiele. One tutaj ukazują, znajdują swój szczyt, swoje uniesienie. Potem będzie jeszcze w Nowym Testamencie chociażby sen Piotra w Jafie, który to Piotr zobaczy we śnie ten obrus, czy prześcieradło, te płachtę z tym wszelką gadziną nieczystą, niekoszerną i usłyszy głos: Piotrze, bierz, zabijaj i jedz, konsumuj te wszystkie jaszczurki, żaby i te wszystkie inne świństwa, których Żydzi nigdy nie jedli, a to tłumaczy się też tym, że jest to wizja prorocka, niemal apokaliptyczna, że Piotr ma wreszcie pozostawić swoich współziomków, współwyznawców, Żydów i iść głosić Ewangelię poganom, co też nastąpi, bo on w tej Jafie wsiądzie na okręt i popłynie do Rzymu właśnie po tym śnie, kiedy no też we śnie do niego Pan Bóg mu przemówi, pewnie gdzieś tam może już nawet ktoś mu sugerował, że można by, tak jak Szaweł, jak Paweł, że głosić Ewangelię trzeba narodom obcym, pogańskim. Paweł, Piotr tymczasem potrzebował tego snu, żeby wyruszyć do Rzymu, żeby no, rzeczywiście objąć tron papieski, tak moglibyśmy powiedzieć, chociaż w tamtych czasach żadnego ani Watykanu, ani tronu, ani Lateranu, ani czegokolwiek tam dla papieży nie było. No jest siła wielka. Pan Bóg wydaje się czasami nie mniej, z nie mniejszą siłą, a może nawet z większą siłą oddziaływać we śnie niż na jawie. To jest bardzo ciekawe, bardzo zastanawiające. No tak, wiesz, ja myślę, że to jest poszerzenie zdewastowanego przez człowieka świata, poszerzenie przez sen. Sen poszerza świat. I Bóg przez sen chce człowieka poszerzyć. Chce go w jakąś potężniejszą moc wyposażyć. Zauważ, że to właśnie ze snu mężczyzny wychodzi kobieta, która poszerza jego świat, bogaci jego świat, prawda? Czyli przez sen dokonuje się poszerzenie świata zdewastowanego przez człowieka.
Ale jeszcze wiesz co, nawiążę do, bo wrócę jeszcze na chwilę do tego wątku, ale nawiążę do tego, co wcześniej mówiłeś. Wiesz, Tischner kiedyś się zwierzał, opowiadał, jak to jeździł do Austrii, bo wyjeżdżał często do Austrii, jest jeszcze za tych czasów realnego socjalizmu, bo tam był Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. No i on tam przyjeżdżał, żeby popracować. Jego bratowa prosiła go zawsze przed tym wyjazdem do Wiednia, żeby jej zrobił zakupy. No i tam był jakiś błyszczyk, jakiś cień do rzęs, jakaś szminka. No całą listę ogromną mu tego dawała. I Tischner mówi, za którymś razem ja się chwyciłem za głowę i pomyślałem, użalił się nad kobietą. Jakie to nieszczęsne stworzenie, żeby wreszcie jakoś dojrzeć do prawdy o sobie, to ona się musi tyloma substancjami sztucznymi posługiwać, prawda? Żeby odsłonić, żeby odkryć prawdę o sobie. A ta mężczyzna popatrzy w lustro i już ma prawdę o sobie wypisaną, toporną, bo toporną, ale ma. A kobieta biedna tak się musi natrudzić. Ale, Jacek, ale popatrz, jak ty wyglądasz. Zresztą ja też nie lecę. No ja wiem, dlatego mówię, że popatrzę w lustro i jaką mam tą gębę, to mam, ale mam prawdę o sobie. A kobieta niestety nie, jednak. No ale to tytułem takiej dygresji tischnerowskiej. Natomiast rzeczywiście sen w perspektywie biblijnej, ale myślę, że nie tylko, w ogóle jest jakimś poszerzeniem świata, jak jest właśnie podłączeniem się czy przejściem do innego wymiaru, wymiaru spoza naszej skonstruowanej sztucznie rzeczywistości, pewnych umów, konwenansów, nawyków, przyzwyczajeń i tak dalej. I wiesz co, Jacek, ja już będę kończył powoli ze swojej strony, bo zauważ, mamy nawiązać jeszcze z racji wiadomych, bo zbliża się Boże Narodzenie, mamy nawiązać do tego wydarzenia Narodzenia Chrystusa. Zauważ, prawda, myśmy to już podkreślali wielekroć, że to narodzenie dokonało się w nocy przecież, prawda? Nocą, kiedy się śpi, kiedy się śni, kiedy człowiek opuszcza ten ziemski padł i za sprawą snu przedostaje się w inny wymiar, w inną rzeczywistość. Pasterze spali, na pewno drzemali. Tam wprawdzie ewangelista nam mówi, że czuwali nad, czy kolędy raczej tak nas zwodzą trochę, bo to kolędy, wiadomo, to takie ludyczne śpiewanie jest, niezupełnie prawdziwe, ale miłe, ale takie swojskie. I one nas zwodzą, że czuwali nad swą czodą. Spali! Spali jak zabici. Wszyscy spali. Prawda? I z tego snu wyłania się coś niesamowitego, nie do pomyślenia, bo na jawie Jezus by się narodził w pałacu królewskim. Przyszedłby w całej swojej potędze mesjańskiej. To by było na jawie. Takie są prawa niepodważalne jawy. On by się narodził zwyczajnie po prostu. Zwyczajnie jak Pan, Władca i Król, jak potęga tego świata. A tymczasem co się dzieje? Rodzi się, jak pisze, i proszę mi pozwolić na zakończenie, przytoczyć ten fragment z dzieła Giovanniego Papiniego. To jest włoski pisarz, bardzo kontrowersyjny, ale bardzo prowokujący do myślenia. I on pisze tak: miejsce najniechlujniejsze w świecie było pierwszą komnatą jedynego człowieka czystego spośród zrodzonych przez kobietę. Syn człowieczy, który miał być pożarty przez bydlęta zwące się ludźmi,
miał za pierwszą kolebkę żłób, w którym bydło przeżuwa cudowne kwiecie wiosny. Nie z przypadku Jezus przyszedł w stajni, czyliż świat nie jest olbrzymią stajnią, w której ludzie żrą i gnoją? Czyż rzeczy najpiękniejszych, najczystszych, najbardziej boskich wskutek piekielnej jakiejś alchemii nie zamieniają w kał, po czym rozciągają się na stosie mierzwy i zwą to używaniem życia? Na ziemi, w owym tymczasowym chlewie, w którym żadne ozdoby, żadne aromaty pokonać nie zdołają gnojowiska, zjawił się pewnej nocy Jezus, porodzony przez dziewicę bez zmazy, nie mając innej broni prócz niewinności. To jest porażający tekst. To jest bardzo miejscami zdawałoby się bluźnierczy, ale realistyczny. Kapitalnie podkreśla to, co wyłoniło się ze snu tej nocy. Coś, co poszerzyło bezgranicznie świat. Świat gnoju, świat bydlący, nas, bydląt ludzi, poszerzyło o jakąś tajemnicę nieskazitelności, jakiejś czystości nie z tego świata. Chrystus przedarł się na ten świat przez kanał snu, myślę. Święty Mateusz nie bawi się w detale, pewnie tak jak widział narodzenie Jezusa święty Józef. Tutaj nie ma żadnych szczegółów, tak jak u świętego Łukasza, że porodziła, że owinęła w pieluszki, że położyła w żłobie. Tu jest tylko krótko i prosto. Wziął ją do siebie, ona urodziła dziecko, on nadał mu imię takie, jak nazwał je tym imieniem anioł, a potem przyszli trzej królowie. Więc sprawa jest bardzo prosta, bardzo nieskomplikowana. No taki rzeczywiście, można powiedzieć, takie podsumowanie, taka wręcz kwintesencja tego męskiego punktu spojrzenia na narodzenie. To nie jest kobieta, która przeżywa trwogę, która się niepokoi, myśli, jak to będzie z tym narodzeniem dziecka, a potem bierze na ręce, tuli, owija w pieluszki, pielęgnuje, nie? Urodziło się, a potem zaraz przyszli trzej królowie. No to chociaż te dwa wydarzenia mogły dzielić od siebie całe dni, tygodnie, a może nawet miesiące, do końca nie wiemy, bo święty Mateusz nie raczył nam dokładnie opisać chronologii tych wydarzeń właśnie. Moi drodzy, rzeczywiście kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie, czy można powiedzieć tak, że, bo tak sobie zaplanowaliśmy z Leszkiem, że to będzie takie trochę przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o świętym Łukaszu, dzisiaj o świętym Mateuszu, dwa tygodnie temu o Maryi, dzisiaj o Józefie. A może teraz, jak tak tutaj stanie szopka w kościele, czy tam gdzie będziemy, zobaczymy tego świętego Józefa pochylonego nad żłóbkiem, to coś z tej naszej dzisiejszej rozmowy z Leszkiem wam się gdzieś tam przypomni. A ja tak trochę też przy okazji zaapeluję, poproszę, mamy wkrótce ten rok świętego Józefa, jak tu wchodzimy do kościoła, to rzućmy okiem też na prawo, tam taki na prawo zwrot zróbmy. Jest ten święty Józef, czeka, tam tak cichutko sobie przystanął w kącie, tak tylko patrzy, liczy. No taka, powiedziałeś, milcząca obecność, prawda? To jest człowiek, który jest bardzo ważny dla w ogóle istnienia, dla egzystencji, dla bezpieczeństwa Jezusa, który nie wypowiada ani jednego słowa. Dobraczyński tak ładnie zatytułował tę powieść o świętym Józefie, Cień Ojca. Mm-hmm. Cień Ojca. Tak. Przedstawia się tak często w ikonografii świętego Józefa. Jest taki obraz, nie wiem, czy kiedyś zauważyłeś, Leszku, bo on jest w Andrychowie, ale nie w twojej rodzinnej parafii, tylko u świętego Macieja. Na północnej ścianie nad ołtarzem w prezbiterium wisi. Matka Boża z Dzieciątkiem, to jest obraz świętego Józefa, Matka Boża z Dzieciątkiem i jakaś taka plama w tle. Dopiero trzeba się dobrze przyjrzeć, to tło jest ciemne i widać zarys, ledwo zarys twarzy Józefa. To jest właśnie ten cień Ojca. I taki jest święty Józef. I przy narodzeniu, nie licząc tego fragmentu Ewangelii świętego Mateusza, o którym mówiliśmy, i potem przy dzieciństwie Jezusa, jeszcze przy znalezieniu w świątyni 12-letniego Jezusa pojawia się święty Józef, a potem już niknie.
Nawet nie wiemy, kiedy, jak umarł. Tradycja mówi, że umarł pięknie, spokojnie. Zasnął a propos snu. Zasnął. I przy tym zaśnięciu świętego Józefa, on jest dlatego patronem i wzorem dobrej śmierci, że przy jego śmierci byli Jezus i Maryja. I oby z nami było podobnie. Amen, chciałoby się powiedzieć. I koniec na dzisiaj. Leszku, pozwól, że ja się dzisiaj wysunę, zrobię taką awangardę trochę i powiem o naszym następnym spotkaniu. To już w styczniu. A dokładnie rzecz biorąc 8 stycznia, tydzień po Nowym Roku. Myślę, że już wszyscy tam te skromne sylwestry odeśnimy i 8 stycznia, jak Bóg pozwoli, zapraszamy na kolejną katechezę, na dialog o credo, credowy dialog tutaj w naszym kościele o zwykłej porze, czyli tej zimowej o 17:30. Myślę, że już punktualnie, bo to rorad nie będzie, więc pewnie zaczniemy punktualnie. Leszku, myślę, że musimy naszym słuchaczom wypada dzisiaj, żebyśmy trochę duchowo, symbolicznie połamali się opłatkiem, ale dosłownie przekazali serdeczności na czas Wigilii i Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech to będą na przekór wszelkim pandemiom, obostrzeniom i wyrzeczeniom święta pełne radości i pokoju dla nas wszystkich. No myślę, że jeszcze będzie okazja ku temu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy, Bóg zapłaci.